Drodzy hodowcy, od stycznia wprowadzamy dwa nowe produkty, Salwet i Kolwet, ale aby szerzej o nich powiedzieć, wszystkich serdecznie zapraszamy na targi do Katowic w dniach 6-8 stycznia. Natomiast na ten moment chcieliśmy też Wam przedstawić, jak wyglądała geneza powstania ich, kto właśnie testował i dlatego dzisiaj odwiedziłem Krystiana Chyłę, z którym no, się bardzo długo znamy. Jest świetnym hodowcą i zawsze no, skrupulatnie do tego typu takich testów terenowych no, je przeprowadza. Wcześniej oczywiście produkty zostały opracowane, powiedzmy, w sferze laboratoryjnej, a potem testowaliśmy je właśnie już w zaprzyjaźnionych gołębnikach, między innymi u hodowców z naszego teamu, tak? Krystian, powiedz, bo dzisiaj to jest Salwet, tak? No ja dzisiaj czyli się nazwa o nazwie komercyjna. Dowiedziałem, a ja to testowałem pod nazwą CZG43 Salmo. Dokładnie. No i cóż, mogę powiedzieć. Co zauważyłeś i w jakim okresie, znaczy, ja to dostałem tutaj od Marcina do testów w końcówce lotów, gołębi dorosłych. I rozpocząłem to podawać, gdy wpuściłem moje lotowe gołębie w pary, żeby sobie po młodziaku chować po wdowcach. I to była końcówka zniesienia samiczek. No co ja zauważyłem? To był okres, koniec zniesienia samiczek i wysiadywania jajek. Co ja zauważyłem przede wszystkim? Nie wpłynęło to w ogóle na początek tego pierzenia. Nie wpłynęło to też negatywnie w ogóle na zniesienie tych ostatnich samiczek. Co ja zauważyłem? Zauważyłem dużą ilość puchu, która się pojawiała po podaniu. No wiadomo, no kał był bardzo ładny, także mówię, no ja mogę powiedzieć o swojej hodowli. Moja hodowla, wiadomo, że tam ja staram się to trzymać na wysokim poziomie i te gołębie raczej są zdrowe, skoro jakieś tam wyniki osiągnęły. Dbasz o higienę. Tak, dokładnie, nie? Ale to, co istotne, myślę, tak przepraszam, no, że wchodzę Ci w słowo, myślę, że też nie masz co chwilę jakichś nowych gołębi, nie nabywasz. To tak jest często, właśnie, prawda? Chyba największy czyli masz problem w miarę ustabilizowaną tak. sytuację zdrowotną. Ale tu nie zauważyłem po prostu nic negatywnego po podaniu, tak? Że to właśnie było i zmęczenie było tych samiczek, bo to po lotach zniesienie, więc te samiczki przymęczone, wiadomo, no jakiś nowy środek, jakieś nowe składniki mogłyby spowodować jakiś, że zauważyłbym jakieś, nie wiem, słabsze jakieś sztuki, które widzę, że to nie wpływa. Dokładnie, a nic takiego nie było. Także no, ja mogę się wypowiedzieć pozytywnie. Myślę, że to, że jeżeli trafi taki środek do hodowcy, który ma problemy, jakieś skrzydłowe rzeczy, no po dłuższym podawaniu może być fajnie. Można będzie tu uniknąć, że tak powiem, tak zwanych antybiotyków. Tak, dlatego też się już od dłuższego czasu skupialiśmy na ukierunkowanych produktach i dlatego tutaj dla nas szczególnie oczywiście skuteczność była bardzo istotna, zanim te produkty wprowadzimy, ale również ich bezpieczeństwo, szczególnie w takim newralgicznym momencie jak pierzenie i tutaj też no, nic dalej nie widać, oglądaliśmy gołębie, no, nie mają żadnych defektów. Nie, nic nie powstało na upierzeniu, tak, że tak powiem. Ja nie zauważyłem, żeby coś, jakiś defekt odniósł się właśnie, no głównie na tym pierzeniu, tak? Tak. Nieraz stosując jakieś leki syntetyczne, chemiczne, zaraz widzimy jakieś problemy już na piórach, krótko mówiąc. A jednak to był ten okres właśnie, jak te samiczki się zniosły, że jednak te ptaki przystąpiły intensywnie do pierzenia, nie? Bo dużo gołębi mi skończyło na tam jednej, dwóch wyrzuconych piórach po sezonie, więc one przystąpiły do pierzenia, więc jeżeli to, ja bym to zauważył, że jest jakieś tam negatywnie na piórach to wygląda, nie? Dodatkowo w dalszej części tego materiału wysłuchacie kolejnych hodowców, którzy też mieli już okazję stosować w tej fazie takiej już końcowej te dwa produkty, ale to, co jest pewne, to nie wpływa na to, że jajka będą niezalężone. Tutaj mamy spokojnie, możemy to stosować tuż przed, jeśli potrzeba oczywiście, tuż przed parowaniem, czy w momencie nawet jak siedzą na jajkach, tak? W sezonie lotowym, czy właśnie w bardzo wyczerpującym dla gołębi okresie, jakim jest okres pierzenia. Tutaj właśnie dlatego dla nas było to kluczowe. Jeśli ktoś stosuje
syntetyczne, chemiczne substancje, ma dużo ograniczeń. Aby nie mieć pustych jajek, czy właśnie problemów z upierzeniem, te produkty zostały sprawdzone, są bezpieczne w stosowaniu w tych właśnie ważnych momentach. A myślę, że kolejni hodowcy również podzielą się za chwilę informacjami na ten temat. Także jeśli pojawiłyby się pytania dotyczące salwetu i kolwetu, zachęcamy do pytań. Chętnie na nie odpowiemy. A Tobie, Krystian, bardzo dziękuję za współpracę i za pomoc. No ja lubię coś, że tak powiem, sprawdzić najpierw. Zresztą tak robię w hodowli. Oczywiście. Nie staram się polecać hodowcom czegoś, co nie mam sprawdzone. To już jest z czystym sumieniem. Z czystym sumieniem. I to nie tylko mówię o Centrum Zdrowia, mówię o różnych firmach, które mam w sklepie. Także tak zawsze działam i będę działał. I tyle w temacie. Świetnie. Do zobaczenia. Dobry lot. Salwet i kolwet, który właśnie wprowadzamy w styczniu. Dla Was, hodowcy, będą te dwa produkty dostępne. Dzisiaj też spotkałem się z Łukaszem i z kolegą Andrzejem. Witamy. Aby coś więcej o tych produktach powiedzieć, ponieważ mieli tą możliwość, że też stosowali w własnych hodowlach. Oczywiście wtedy też produkty się trochę inaczej, nazwa robocza nazywało to CZG44 czy 43, tak? Natomiast w tej wersji już będą w sprzedaży komercyjnej. Łukasz, może powiedz, w jakim okresie i Andrzeju również stosowaliście te produkty jeszcze robocze, testowe. No i chcielibyśmy poznać, tak jak kolejni hodowcy, którzy też będą się wypowiadali na tym materiale, jakie były Wasze spostrzeżenia? W jakim okresie stosowaliście? Tak jest, witam Państwa. Środek otrzymaliśmy tutaj od Marcina w czasie połowy pierzenia gołębi. U nas trafiła się na przykład samica, która nam schorowała, miała guzy na skrzydle, na nogach. No i po otrzymaniu tego środku, testowaniu go przez 15 dni, podawaniu go, no samica w ciągu miesiąca wyszła na prostą, czyli guz na skrzydle się wchłonął i z nogi zginął również. No i gołębie dostały ogromnej witalności, dostały jedwabiste pióra i zaczęły się pięknie świecić. A powiedz, gołębi pocztowych tylko, czy u pocztowych i ozdobnych? Pocztowych i ozdobnych, bo mamy parę gołębi rasowych. Czyli u Was w hodowli też jest dosyć spora rotacja może, tak? Tak. Jest ogromna tam ilość. No, za każdym sprowadzonym nowym gołębiem są inne wirusy, bakterie. Tak. Bo Łukasz hoduje akurat z ojcem, z Zbyszkiem Wysołowskim. Tak jest. I tutaj ich hodowla jest znana, ale my staraliśmy się wprowadzić te produkty już ukierunkowane na podstawowe problemy w hodowli, bo Andrzej Felski ma tylko gołębie hoduje pocztowe. I tutaj za chwilę Andrzeja jesteśmy ciekawi jego jakby spostrzeżenia. Natomiast w takich hodowlach, gdzie właśnie mamy nowe ptaki, nowy materiał, jest to na pewno potrzebne, ponieważ nie wiemy, co nabyliśmy, czy co wprowadzamy do stada, prawda? Tak jest. Czyli u Was to było, bo my produkty i salwet i kolwet testowaliśmy w warunkach różnych. Przede wszystkim w czasie lotów, w czasie rozrodu, łączenia w pary, aby też sprawdzić, czy nie ma problemów z pustymi jajami na przykład, które się nieraz zdarzają, tak? No i w okresie pierzenia. Tutaj Wy akurat stosowaliście w jakim okresie, przypomnijmy? W połowie okresie pierzenia, w połowie. Tak mniej więcej to było początek, koniec września, początek października wchodziło, tak w połowie października coś w tych granicach to wchodziło. Rozumiem. A Andrzej, powiedz, jakie Ty miałeś tutaj doświadczenia w związku z salwetem na przykład? No z salwetem na przykład to było w ten sposób, że zacząłem podawać, tak jak na Twoją prośbę, żeby to przetestować i zobaczyć, jak to wygląda. Co ja zauważyłem? U mnie gołębie na przykład, one ok, dobrze, wszystko było ok, ale był pewien moment, że po prostu, jak to wiadomo, w lotach jakiś gołąb zostanie, zawiśnie, zaczęły dolatywać, rozumiesz? I coś w sobie miały te gołębie. Ja od razu patrzę, jeden skrzydło ciągnie, druga samica kuleje, mówię, kurczę, co tu się dzieje w tym momencie? I to były gołębie, które po prostu gdzieś zawieszyły się w lotach i spóźniły się i właśnie podłapały właśnie tą chorobę taką całą. Mhm. Czyli tam też były guzy na też były skrzydła. Guzy w ogóle u samczyka i u samiczki na nodze, nie? U samczyka na skrzydle. Mhm.
I powiem szczerze, tutaj po podaniu, poprzez 15 dni, gdy podawałem to, tak. Po 15 dniach, to może to było coraz więcej, może 20 dni, bo jeszcze jak ten czas minął tam mały, mhm. Też tak jak tu kolega mówił, wchłonęło się wszystko, nie ma śladu, widocznych śladów w ogóle po przebyciu tej choroby i tak dalej. A jakieś negatywne zobaczyliście objawy, coś takiego? Nie, nie, ja nie zauważyłem nic. Napierzenie tak, również nie wpłynęło. To... Absolutnie nie wpłynęło. Prawidłowo się tak jest. Tak. Bardzo prawidłowo, tak już tu Łukasz wspominał, te pióra naprawdę, aksamit, naprawdę w dotyku, można powiedzieć, no to elegancko, bardzo fajnie i bardzo dużo puchu jest teraz na dzień dzisiejszy w głębniku. Nie? Jasne. Także no, zdrowizna jest, głębie są teraz zaszczepione, parę dni temu zaszczepiłem, nic się nie dzieje, super jest. Właśnie jeśli nie wiemy, czy coś w stadzie siedzi, to też, bo tu już pojawiły się pierwsze pytania, można te produkty w jednej wodzie, w jednym poidle, kolokwialnie mówiąc, łączyć, tak? Także tutaj przeprowadzić na przykład przed szczepieniem, czy przed okresem łączenia w pary, bo teraz to za chwilę będziemy robili, tak? Można je łączyć, 15 dni takiej kuracji i no, sami ocenicie, jak te gołębie wyglądają. Tak jak powiedziałem na początku, w dalszej części materiału będą też wypowiedzi ze swoich doświadczeń pozostałych hodowców. Natomiast my, dla nas było oprócz skuteczności bardzo ważne, aby wprowadzić bezpieczne produkty, tak? Czyli nie ma tutaj negatywnego wpływu na, mówię, czy to na jajka, czy na pióra, no i też na formę lotową, ale to akurat Wy będziecie tak mieli jest. Okazję. Przetestujemy w nowym sezonie lotowym. W 23 i mam nadzieję, że też uda się nam spotkać i podzielić. Szczerze mówiąc, ja mam nadzieję, że faktycznie to będzie rewelacyjne, bo u mnie, jak dobrze wiesz, wspominałem, że gołębie siadają po 7-8 locie elegancko. Mhm. Super, petarda. A później jest po prostu zawahanie tej formy. Załamanie formy. I do dziś nie wiem, co jest przyczyną tego, nie? Więc zobaczymy, może to akurat coś będzie tego. Faktycznie, warto sprawdzić. Przypomnijmy jeszcze koledzy Andrzej i Łukasz, lotujecie w jakim oddziale? 074 Kociewie. Kociewie, dokładnie. Czyli tutaj... Od początku już przez wiele, wiele lat. I pewnie do końca. Tak. Czy coś jeszcze chcielibyście dodać? No, co tu wiele dodać? No, życzymy kolegom, po prostu wszystkim hodowcom, po prostu jak nabędziecie te środki, na pewno będziecie zadowoleni. I oby ten nowy sezon lotowy i ten nowy rok dla Was się zaczął bardzo dobrze i z wielkimi sukcesami i z powodzeniem. Tak jest. Trzymajcie swoje hodowle z dala od chorób. O, dokładnie, dokładnie. A ja ze swojej strony chciałem też podziękować i Andrzejowi, i Łukaszowi, i ojcu Zbyszkowi za możliwość i przetestowania, ale również podzielenia się z nami, jak i z szerszą grupą hodowców swoimi doświadczeniami, bo to jest istotne i zawsze cenimy sobie taką współpracę, nie tylko zbadać coś laboratoryjnie czy zza biurka, ale również w terenie i to różnym. Są hodowle o większym ryzyku i o mniejszym, jak to się mówi, także oby to optymalnie się sprawdziło w każdej hodowli, tego wszystkim nam życzę. Dziękujemy. Dziękuję, powodzenia, dobrego lotu. Dzień dobry, dzisiaj odwiedziłem Zdzisława Lademana, jesteśmy u niego w Gołębniku, ponieważ Zdzisław również brał udział w testach terenowych produktu Salwet i Kolwet i chcielibyśmy poznać jego opinię na temat tych produktów. Dzień dobry, Zdzisław. Witam, cześć, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Akurat właśnie tutaj, tak na początku grudnia robiłem kurację właśnie może pokażemy, przybliżymy salwetwę, tak, gdzie po 14 dniach, gdzie podawałem, pojechałem zbadać w ogóle gołębie, także nie ma żadnych objawów. Ten patogen nie występuje. Tak jest. Akurat, są czyściutkie. Dobrze. Tutaj przed świętami było sprzątane, bo wiadomo, święta się nie sprzątało i proszę zobaczyć nawet, jaki jest kał, gołębie jak puch zwalają. Także no rewelacja. Zdzisława akurat tak znienacka nawiedziłem, godzinę wcześniej zadzwoniłem, tak. Więc faktycznie się nie jest do sprzątania, ale proszę zobaczyć, o jak ładnie tutaj zwalają sobie puch. A Zdzisław, powiedz, ty stosowałeś w okresie pierzenia. Tak jest, tak. Na początku grudnia, tak. A potem już na początku grudnia. Mówię, i po badaniach naprawdę są ładne, czyściutkie, także super. Czy jakieś negatywne spostrzeżenia, coś po stosowaniu było u gołębi nie tak? No, nie. Widzimy ładnie pierzały, wypierzały całe, także naprawdę tu mają
Bardzo dobry środek. Okej. Okay. Jeszcze widać, że faktycznie kał jest no idealny. Świetnie. Te produkty Salwet i Kolwet ukierunkowane, tak jak mówiliśmy, będą już dostępne w Katowicach, na wystawie, na targach, na co gorąco zapraszamy, a Zdzisławowi dziękujemy. Bardziej, że to są naturalne rzeczy. Tak, naturalne. Dziękujemy też za opinię i że możemy zawsze liczyć, że zawsze też nam w terenie przetestujesz te rzeczy, które, nad którymi pracujemy, krótko mówiąc. Tak, dziękuję i do zobaczenia w Katowicach na stoisku Centrum Zdrowia Gołębi. Dzięki, do zobaczenia. Dzień dobry. Odwiedzam hodowców, którzy no, znajdują się w naszym teamie Centrum Zdrowia Gołębi i biorą zawsze udział i chętnie pomagają w tworzeniu nowych produktów. Już wcześniej też nakręciłem materiał z innymi kolegami. Dzisiaj jestem u Mariana Wieczorka. Marian akurat też brał udział w testach terenowych produktu Kolwet i Salwet, ukierunkowanych naturalnych produktach do kuracji takich profilaktycznych. Marian, powiedz, no kiedy głównie warto zastosować taki produkt, czy Salwet, czy Kolwet? No i jakie tutaj, co byś chciał jeszcze kolegom hodowcom przekazać? Co można powiedzieć? Ja robiłem kurację taką profilaktyczną, tym Kolwetem, nie? Tylko na koli zrobiłem, nie? To się robi tam 15 dni. 15 dni to się robi. Ale co teraz będę robił, to przed parowaniem i łączę, to będę łączył razem 3 ml tego i 3 ml tego na litr wody przez 15 dni, no 2 tygodnie przed parowaniem. Bardzo, bardzo to polecam i to jest naturalny środek, także to jest naprawdę, to się sprawdza i zobaczymy, bardzo dobre. Tak, taka alternatywa dla antybiotyków, a poza tym no nieraz nie wiemy, czy nie mamy możliwości zrobić dokładnych badań, nie wiemy, czy stado jest czyste, więc profilaktycznie warto zastosować albo oddzielnie, ale również te produkty można łączyć. Co poza tym, no w najnowszym katalogu na 2023 rok są dokładnie opisane te środki, jak stosować, kiedy, na co zwracać uwagę. A tutaj widzimy też dyplomy Mariana. Przy okazji widzę, od lat wiszą, oddział 072 Rumia. Tutaj w 2015 roku Marian jako szósty przodownik w Mistrzostwach Polski w GMP, tak? A obok, Marian, coś powiedz więcej. W kategorii C. W kategorii C. Tak, 12 przodownik. W GMP. Nie, to jest kategoria C w Mistrzostwach Polski. To jest GMP. Faktycznie, także... To przypominają właśnie te dyplomy i zawsze też jest motywacja, aby poprawiać wyniki w kolejnych sezonach. Dokładnie. Dobrze. Także kończąc ten jeszcze temat, produkty będą dostępne oczywiście w Katowicach na stoisku, tu już w styczniu, na które zapraszamy oczywiście, prawda? 6, 7, 8 stycznia. Tak jest. Dziękujemy i do zobaczenia. Do miłego.